Hej, to jesteśmy po nagraniu świątecznym. Natomiast jeśli chodzi o święta, to też Wam opowiem takie momenty związane z moją relacją i z Justyną. Bo jak ja wpadłem w ten szał związany z seksem, i e, tak naprawdę wpadłem w takie duże uzależnienie od seksu, to szedłem po bandzie całkowicie. Do tego stopnia, że słuchajcie, nawet jak na święta przylatywała Justyna, to e, Justyna przylatywała z dziećmi, to słuchajcie, raz się nawet spóźniłem na lotnisko, e, oni tam czekali, a tylko i wyłącznie dlatego spóźniłem się na lotnisko, bo przed ich przylotem założyłem, że będę miał więcej czasu, natomiast przed ich przylotem umówiłem się na seks. Przed ich przylotem umówiłem się na seks, i to się przeciągnęło, i do tego stopnia seks, ta energia z tym związana dla mnie to już było takie, e, można powiedzieć, szaleńcze. Tak jak wcześniej wspomniałem, to już poszło nawet w uzależnienie, to już nawet poszło w seksoholizm, że potrafiłem przełożyć Justynę i dzieci na swoje własne potrzeby, na swoje własne odczucia, i pozwoliłem im czekać na lotnisku. Tylko i wyłącznie po to, bo mi się przeciągnęło w seksie, więc wartości związane z drugimi ludźmi przestawały dla mnie mieć znaczenie. I tutaj znowu słuchajcie, jest ta przedmiotowość, bo zacząłem traktować ludzi jak przedmioty w każdym odniesieniu. I tutaj poszerzę troszeczkę pojęcie granic, bo bardzo przekraczałem granice. Dlaczego przekraczałem granice? Bo jeśli z kimś się umówimy w życiu, to słuchajcie, co najcenniejszego w życiu możemy dać? Najcenniejsze w życiu, co możemy dać, to to jest nasze słowo. Nie ma nic cenniejszego, co w życiu ty, ja możesz dać. Możemy podpisać wszystkie dokumenty. To też załapałem dzięki Ewie, to też poczułem dzięki Ewie, bo ona mi to pokazała, że możemy podpisać wszystkie dokumenty świata. Ale jeśli nasze słowo jest niewarte, to my jesteśmy nic nie warci, bo to jest coś najcenniejszego, co w życiu możemy dać. I teraz, wchodząc w te granice, w przekraczanie granic. Ja przekraczałem granice ludzi, którzy byli dla mnie ważni, przekraczałem granice w ten sposób, że jeśli z kimś się umawiałem na coś, a nie dotrzymywałem słowa, to czyli przekraczałem granicę, bo ta osoba weszła w moją granicę, czyli zaufała mojemu słowu, dała mi wiarę. Natomiast w momencie, kiedy ja nie dotrzymywałem słowa, czyli przekraczałem granicę, wykraczałem poza zaufanie, i wtedy co się jeszcze działo, bo ja po tym sekcie, jak już do Justyny dojechałem na to lotnisko, przyjechałem po nią, po dzieci, to we mnie było napięcie. I oczywiście co musiałem zrobić? Musiałem tak zagrać scenkę, żeby Justynie wytłumaczyć, że nie z mojej przyczyny się spóźniłem, że korki, bla, bla, bla. Justyna oczywiście była wkurzona, bo czekając z dziećmi na lotnisku to wcale nie jest łatwa sprawa. Wtedy chłopcy byli mniejsi, natomiast co dalej znowu się działo? Ja przełożyłem swoją nierzetelność, czyli moje przekraczenie granicy, przełożyłem na nią i zaczęliśmy jej mówić, że to ona jest nienormalna, że jest jakąś histeryczką i przełożyłem energię na nią, energię złości w stosunku co do siebie, bo jak ja wychodziłem z tego takiego marazmu, z tej jakiejś takiej obłoczki związanej z seksem, z tym odcięciem mózgowym, to wtedy... Było, nie było, serce mam, duszę mam, wracały uczucia i przychodziły wyrzuty sumienia, bo nagle widziałem ich, budziły się wyrzuty sumienia i z czym to się wiązało? Ze złością do siebie, bo jeśli my nie dotrzymujemy słowa, to słuchajcie, co się dzieje. Jeśli my nie dotrzymujemy słowa, to wtedy zaczynamy być źli na siebie, nie na drugą osobę, ale na siebie. Ale co się dzieje dalej? Tak nie potrafimy utrzymać złości do siebie. Że robimy przeniesienie, robimy przełożenie na drugiego człowieka, i wtedy w przeniesieniu obwiniamy i obciążamy swoją niesłownością drugą osobę. Ale co się dalej dzieje? Słuchajcie, każdy z nas nie lubi być złym człowiekiem, i idąc dalej w tej myśli, potem jest tak jakby podwójny wkurw, jest podwójna złość i podwójne nielubienie. Ale dlaczego? Znowu do siebie. Dlaczego do siebie? Bo nie dość, że to my nawaliliśmy, to potem my kłamiemy i my wiemy, że kłamiemy, i wzrasta nas, i wzrasta nas agresja, i niejednokrotnie w relacjach powstają agresje, których nie potrafimy rozpoznać. Powstają obciążenia, powstają przeniesienia, których nie potrafimy rozpoznać, a one. Wynikają z kłamstwa, bo kłamstwo nie ma dobrej energii i próba obronienia kłamstwa zawsze wiąże się z agresją i z dużymi emocjami. I w większości, jak Justyna przylatywała do Polski na święta, czy w jakichkolwiek innych momentach w tamtej przestrzeni, gdzie byliśmy jeszcze małżeństwem, w tamtej przestrzeni, gdzie ja kłamałem i ukrywałem swoją orientację, to muszę Wam powiedzieć, że każdy Justyny, przylot od samego początku wiązał się z kłótnią, wiązał się z wojną, i wiem, że nieraz Justyna patrzyła na mnie jak na wariata, bo nie mogła rozpoznać, co się dzieje. Ale ja z tej całej złości i agresji, którą miałem w sobie, musiałem szybko udowodnić, że to ona jest nienormalna. A zobaczcie z czym to było związane, bo wtedy na święta. Ten jeden moment to było tak, że ona dość długo czekała na tym lotnisku, e, natomiast niejednokrotnie tak się zdarzało, że ja ją jeszcze zdradzałem tuż przed jej przylotem, bo znowu chciałem się nachapać. Słuchajcie, w tej energii chciałem się nachapać tego, że wiedziałem, że jak Justyna będzie w Polsce, to wiedziałem, że będę miał utrudniony kontakt seksualny z facetami. I, i, i ta myśl. Doprowadzała, wrzucała u mnie te klapki, które powodowały, że przed samym przylotem jeszcze wchodziłem w ten taki szał, żeby mieć w poczuciu, że zrobiłem coś na zaś, a wiecie, że tak się nie da. Także, tak, święta też się z tym, tym, też się z tym wiązały i wiązały się też z tym, że czasami, jak jechałem na jakieś zakupy. To, to były zakupy tak naprawdę wymyślone przeze mnie, to były potrzeby stworzone przeze mnie, a tylko i wyłącznie po to, żeby jechać, zrobić swoje i wrócić. I znowu co się działo? Po powrocie, znowu Bach, kutnia, gdzie ty tak długo byłeś, bla bla bla. Oczywiście ja musiałem powymyślać kłamstwa, które obciążały Justynę. I zobaczcie, co się dzieje w kłamstwie. Eee, w kłamstwie jest. W kłamstwie dzieje się to, że żadna relacja nie ma racji bytu, a nawet jak ta relacja jest, to ona wtedy jest trudna, jest smutna, jest porąbana, jest ciężka, i my się niejednokrotnie zastanawiamy, co jest nie tak. To jak wyjdziemy z tego zastanawiania, co jest nie tak, a zaczniemy czuć i przestaniemy oszukiwać siebie, to każdy z nas, Dostaje wtedy prawdziwe informacje, tylko znowu co się pojawia, pojawia się potężne wyparcie, bo my nie chcemy wierzyć samym sobie, nie chcemy wierzyć swoje odczucia, powstają kolejne blokady. Natomiast o tym opowiem wam kiedy indziej. A dzisiaj skończę to opowiadanie w ty tym, że tak nawet w takich momentach, w tych magicznych momentach, na który czekamy cały rok a na które nie powinniśmy czekać, bo magiczne momenty mogą być codziennie, bo życie jest piękne codziennie, a nie tylko na święta, to pomimo tego, że moje dzieci, moja żona czekały na te magiczne momenty, to ja też je skutecznie potrafiłem spierdolić, a tylko i wyłącznie przez swoje prywatne kłamstwa i przez swoje prywatne lęki, bo na wtedy inaczej nie umiałem, ale znowu tutaj jest cały czas pokazuję Wam moment wchodzenia głębiej do Szamba i wchodzenia do dotknięcia dna, a to też był ciekawy moment dotknięcia samego dna. Czyli od dna, skończę tak, od dna można się odbić, bo nie chciałbym skończyć negatywnie, czyli dno jest po to, żeby się od niego odbić. Jeśli damy radę się odbić i rozpo rozpoznamy, że dno to jest dno, to wtedy dzieją się cuda. Trzymajcie się do miłego hejka.